Witamy serdecznie w programie Rzecz o Biznesie. Państwa i moim gościem jest dzisiaj pan Michał Kaczorowski, prezes firmy Ambience. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Okazją do naszego spotkania jest dzisiaj ewidentnie kwestia energetyki odnawialnej, ale przede wszystkim tej wiatrowej. Zacznijmy od tej morskiej, której my jeszcze nie mamy, ale mamy już ustawę, która reguluje te kwestie. Co jest największym wyzwaniem, jeżeli chodzi o energetykę tą morską, wiatrową, pana zdaniem? Bo wchodzimy na zupełnie nowy obszar, którego my nie znamy. Firmy polskie energetyczne dobierają sobie partnerów zagranicznych, którzy mają już duże know-how w tym. Szansą dla Polski jest oczywiście to, że możemy skorzystać z tej premii zapóźnienia i tego skoku technologicznego, który możemy odbić teraz, wykonać, bo jak pojedzie się w okolice choćby Kopenhagi, jedna z pierwszych farm wiatrowych Middelgrunden, zarządzana przez taką wspólnotę energetyczną, spółdzielnie właściwie, która bierze i jest już pełnoletnia, bo już skończyła dawno 18 lat, to były 2-megawatowe turbiny, a my w Polsce będziemy stawiać zupełnie inny, większy sprzęt. Więc pod tym względem mamy pewne szanse, no ale stoimy też przed wieloma różnymi problemami. Pana zdaniem, które problemy są największe? No, mam nadzieję, że wszystkie kluczowe kwestie adresuje dzisiaj i rozwiązuje nam ustawa offshore'owa, kolokwialnie mówiąc, czyli ustawa, która będzie, jak to się ładnie mówi, kodeksem i konstytucją naszej branży offshore'owej. Adresuje ona i dedykuje tak naprawdę dzisiaj dwie najbardziej kluczowe kwestie, które dotyczą dwóch różnych grup offshore'owych. Jedna to jest ta grupa projektów zaawansowanych, tych, które oczekują na uregulowanie systemu wsparcia. I to jest dla nich największym priorytetem, ponieważ one są już bardzo zaawansowane, jeśli chodzi o development, jeśli chodzi o permitting. A druga grupa projektów, które jeszcze nie wystartowały, które jeszcze nie wykrystalizowały się tak naprawdę ostatecznie, ponieważ PSW są zawieszone i będą zgodnie z planowanymi regulacjami, ponownie uruchamiane tak naprawdę finalnie i będą zezwalały i pozwalały na development tej grupy. Mowa tutaj o decyzjach lokalizacyjnych, czyli kluczowym tak naprawdę dzisiaj z perspektywy widzenia drugiej fali dokumencie, który daje tytuł prawny do dysponowania danym akwenem i który pozwoli wystartować tej drugiej grupie. Drugiej grupie, która jest za tymi liderami i za tymi pionierami, którzy wykuwają trudną ścieżkę morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, tymi, którzy tak naprawdę ustalali standardy, ale tymi, którzy borykali się z największymi trudnościami. W związku z czym ta druga fala i druga grupa ma bardzo istotne szanse na to, żeby wydevelopować projekty w dużo szybszym czasie. Ponieważ dzisiaj jako branża dużo więcej już wiemy, dużo więcej rzeczy udało się ustalić, skrystalizować, czy między innymi regulacyjnie opisać. Jednocześnie mamy doświadczenia, to co pan mówił o kwestiach zagranicznych. My jako doradcy na przykład w Ambience pracujemy na co dzień z zagranicznymi partnerami, którzy na przykład wspierają nas w obszarach technologicznych. My dajemy insight środowiskowo-permittingowy dotyczący bardzo lokalnych uwarunkowań naszych polskich, ale ten komponent zagranicznych doświadczeń offshore'owych, on się pojawia zarówno na płaszczyźnie deweloperów, inwestorów, jak i pewnie finalnie instytucji finansowych, ale tak samo w tej naszej działce firm doradczych, które świadczą usługi wspierające szeroko pojęty development i permitting. Także wydaje mi się, że to są, podsumowując, dwie takie kluczowe kwestie. Finansowanie grupy najbardziej zaawansowanej i możliwość uruchomienia jak najszybszego z perspektywy systemowej czy polityki energetycznej Polski tej grupy drugiej, która tak naprawdę dzisiaj jest wstrzymana i czeka w blokach startowych. Gdy tak popatrzymy na tę strategię dotyczącą morskiej energetyki wiatrowej, to okazuje się, że pierwsze megawaty, żeby nie powiedzieć gigawaty energii, popłyną dopiero za jakieś 10 lat. W tej pierwszej fali te 5,9 gigawata mocy. Proszę powiedzieć, czemu to tak długo trwa, biorąc pod uwagę, że proces budowy oczywiście jest czymś nowym, czymś, czego my musimy się też nauczyć, ale co polskie firmy zrobią przy udziale firm zagranicznych. Czy tutaj te wszystkie kwestie badania,
zgód, pozwoleń, pan używa tego sformułowania permitting, trwają aż tak długo, że musimy tyle lat czekać, zanim ta energia faktycznie do nas przypłynie? Permitting, kolokwialnie mówiąc, to jest cały proces, który obejmuje wszystkie zgody, pozwolenia, decyzje administracyjne. I istotnym jest, żeby pamiętać o tym, że pierwsza grupa potrzebowała dużo więcej czasu z tego względu, że tak jak wspominałem już, z wielkim szacunkiem odnoszę się do kolegów prekursorów, ale oni byli zmuszeni w obliczu braku tak naprawdę szczególnych regulacji i nieznajomości konkretnych przepisów, czy wykuwania wręcz tematów interpretacyjnych, wykonywali bardzo małe kroczki, jeden za drugim. Nie było przestrzeni tak naprawdę na to, regulacyjnej głównie, żeby zintensyfikować działania i na przykład pewne rzeczy w obliczu bardzo pewnych ram prawnych, które teraz nam się krystalizują, wykonywać równolegle. My w drugiej grupie będziemy w stanie realizować permitting dużo szybciej, ponieważ kilka różnych etapów nie będzie czekało na postępujące po sobie etapy, ale będą wykonywane równolegle, z pełną świadomością ryzyka, ale i korzyści, które z tego tytułu będą płynęły. I z tego tytułu druga grupa będzie miała szansę na to, żeby dewelopować projekty w zależności od tego faktycznie, jak duże to będą projekty i w jakich akwenach będą zlokalizowane. To też jest istotne dzisiaj z perspektywy określania akwenów, w które ewentualnie deweloperzy dzisiaj zainteresowani w drugiej grupie będą mieli wchodzić, ponieważ te akweny będą się między sobą istotnie różniły. My dzisiaj w Ambie na co dzień badamy tego typu różnice tak naprawdę wszystkich możliwych płaszczyzn i identyfikujemy te ryzyka. Natomiast w naszej ocenie będzie to czas w przedziale od 7 do 9 lat, kiedy będzie można wydevelopować projekt do pozwolenia na budowę. To długo, bardzo długo. To nie jest długo, to nie jest długo, ponieważ to są czasy, w których duże projekty wiatrowe na lądzie były realizowane tak naprawdę. Czyli porównując to z chociażby energetyką wiatrową na lądzie, to nie jest długo. To jest porównywanie z okresami, w jakich realizuje się tego typu działania za granicą, ale to jest długo z tej perspektywy, że faktycznie długo czekaliśmy na uruchomienie tych projektów. I patrząc na to przez ten pryzmat potrzeb energetycznych Polski, to faktycznie jeszcze troszkę przed nami pracy branżowej jest. W ustawie zapisano, że musi być tak zwany local content, czyli udział podmiotów z Polski. Pana zdaniem, my jesteśmy w stanie wyrobić te limity, te obostrzenia? Z tego co pamiętam, to 50% tego local content ma być. Tak, branża offshore'owa Polska jest bardzo silnie i prężnie rozwijającą się. Dzisiaj mamy szereg firm, które już dzisiaj skutecznie funkcjonują za granicą. Firm, które czekają, nie mogą doczekać się uruchomienia lokalnie tu u nas morskiej energetyki wiatrowej. Uruchomienia na płaszczyźnie budowy, uruchomienia na płaszczyźnie bardzo szerokiego permittingu. To jest tak samo perspektywa portów, ich przystosowania się na przykład do tematów OMO-owych, serwisowych. Kiedy porty zobaczą, że faktycznie druga grupa wchodzi do gry, mam nadzieję i wiarę w to, że nie będą miały żadnej wątpliwości, że warto kompletnie przebranżawiać się i przygotowywać nie tylko na usługi dotyczące szeroko pojętego rybołówstwa, czy mówię o portach OMO-owych, tych mniejszych, i będą w stanie przygotowywać się i być skutecznymi uczestnikami tak naprawdę morskiej energetyki wiatrowej. Poza tym morska energetyka wiatrowa w Polsce będzie, jak to się kolokwialnie mówi, kołem zamachowym naszej gospodarki, natomiast to nie jest wyświechtany slogan. To jest rzecz przeogromna, która się będzie działa w najbliższych dekadach w Polsce i ona dotyczy nie tylko szeroko pojętego transformacji miksu energetycznego, ale to będzie niesamowite wydarzenie z perspektywy gospodarczej, ale będzie pociągało konsekwencje właśnie w tematach local content, ale i w budowie całego rynku pracy. Dzisiaj już przygotowują się, to co zresztą chwil parę temu rozmawialiśmy poza nagraniem. Dzisiaj pojawiają się studia dedykowane tego typu kierunkom. Ludzie przygotowują się i uczą, jak móc skutecznie uczestniczyć i budować swoje kariery zawodowe w tego typu obszarach. To jest naprawdę niesamowite wydarzenie. Offshore, czyli morska energetyka wiatrowa, to jest jeden obszar. Obszar przyszłościowy, nad którym pracujemy, który przyniesie nam za kilka lat czystą energię elektryczną, ale proszę powiedzieć teraz, co się dzieje z onshorem, czyli morską energetyką lądową. Mamy ustawę 10H,
która od 2016 właściwie zahamowała rozwój tej branży. Nie mamy nowych farm właściwie wiatrowych. I teraz pytanie jest, czy jest szansa na to, że ta ustawa zostanie zniesiona, a faktycznie lądowa energetyka wiatrowa odbije, no bo energia elektryczna właśnie z tego onshore'u jest po prostu najtańsza w systemie, a mając jeszcze na uwadze zaostrzone normy dotyczące emisji CO2 z 40 do 55% do 2030 roku, no to mamy też zupełnie nową sytuację, jeżeli chodzi o wytwarzanie energii elektrycznej. Przewrotnie odpowiem, że to nie jest tak naprawdę pytanie do mnie, czy jest szansa. Ja jestem zdania, że ta ustawa w ogóle nie powinna wejść w życie, ponieważ ta ustawa jest szkodliwa z kilkunastu przynajmniej płaszczyzn, które już wielokrotnie omawialiśmy. Ja od momentu jej wejścia w życie wierzę w to, że szansa na jej szybkie znowelizowanie istnieje, ponieważ ta ustawa, dzisiaj nie mam już wątpliwości, że w swojej krzywdzie jest bardzo skuteczna. Czyli ona bardzo skutecznie, bez żadnej wątpliwości zahamowała rozwój nowych projektów wiatrowych. Dzisiaj do systemu wchodzą kolejne moce wiatrowe, ale to są kolejne moce wiatrowe, które idą do budowy na skutek odbywających się aukcji. I tu jest absolutnie pozytywna historia, która wydarza się w branży energetyki wiatrowej na lądzie. Czyli mamy aukcje i mamy projekty, które wchodzą do aukcji. Dyskutować możemy o tym, że 10H zablokowało tak naprawdę możliwość zrewidowania tych projektów i dzisiaj do systemu wchodzą turbiny wiatrowe nie najnowocześniejsze, nie najbardziej efektywne i to jest też jedno z pokłosi ustawy odległościowej i słynnego 10H, ponieważ nie da się zmienić starych turbin, które były już w zaawansowanym permittingu projektów dzisiaj aukcyjnych i to jest coś, co dzieje się pozytywnego w energetyce wiatrowej na lądzie. Natomiast te projekty dzisiaj się kończą. One się kończą, zrealizowała się w tym roku aukcja, będzie aukcja najprawdopodobniej kolejna i wtedy wejdą do tej aukcji ostatnie już de facto dzisiaj projektu, którymi dysponują deweloperzy. Podaż projektów się skończy i będzie wielka luka inwestycyjna, której wypełnienie i dziura, kolejna dziura, której, bo mieliśmy dziurę po roku 2016, kiedy nie budowaliśmy nowych farm wiatrowych. Będzie kolejna dziura i kolejna pauza, która będzie, zakładając oczywiście, że znowelizuje się finalnie ustawa odległościowa, w co mówię konsekwentnie od 4 lat, mimo upływu czasu wierzę, będzie znowu potrzeba czasu na to, żeby wydevelopować na lądzie kolejne projekty wiatrowe. Te projekty wiatrowe będą z całą pewnością duże. Tak, ile czasu? Jeżeli w tym roku ustawa 10H zostałaby znowelizowana, to kiedy w systemie pojawi się energia z nowych farm? Ile musimy na to czekać? 2-3 lata? Musimy sobie rozgraniczyć i zrozumieć, że mamy tak naprawdę kilka grup, które czekają na znowelizowanie ustawy odległościowej. Mamy zupełne greenfieldy, czyli puste łąki, na których nic się jeszcze nie wydarzyło, w których jest drzemie potencjał możliwości rozwoju projektu od zera. To jest, śmiem twierdzić, przedział czasu od 5 do 7 lat, tak żeby to były projekty gotowe faktycznie do eksploatacji, mówię o czasie razem z budową, przy takim bardzo ambitnym założeniu. Natomiast mamy jeszcze niedużą, ale pewną część projektów, które zostały zatrzymane przez ustawę odległościową na pewnych etapach developmentu. Czy to w przededniu decyzji środowiskowej, czy to w przededniu pozwolenia na budowę. I te projekty będą wymagały, dzisiaj już wiemy na przykład, że uzupełnienie na przykład miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wcześniej nie wszystkie projekty tego wymagały. Także są projekty, które będą potrzebowały czasu na przygotowanie wszystkiego od zera i są projekty, które będą wymagały 2, 3, 4 może lat na to, żeby sfinalizować prace wcześniej zaawansowane. Natomiast jest ogrom deweloperów i wielki apetyt instytucji równolegle finansowych na to, żeby w Polsce wrócił development energetyki wiatrowej na lądzie. Tutaj nie ma wątpliwości. Jest to istotne również, nie uciekniemy od perspektywy tej takiej systemowej, energetycznej, jest to również istotne z perspektywy rozwijającej się dzisiaj bardzo dynamicznie, w czym my też ambiensowo uczestniczymy, fotowoltaiki, szczególnie tej takiej dużej, wielkopowierzchniowej. Musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, jakie proporcje powinny być pomiędzy wiatrem a słońcem w naszym systemie. Przybywa dzisiaj dużo słońca. Śmiem twierdzić na bazie rozmów z ekspertami rynków bardziej zaawansowanych, jeśli chodzi o rozwój OZE, że
Duży wzrost słońca daje nam bardzo fajną podstawę do tego, żeby móc systemowo uruchomić jeszcze więcej wiatru. Dwóch technologii, które bardzo fajnie się wzajemnie bilansują i uzupełniają. A do tego wypełniają jeszcze unijne zobowiązania i unijne plany dotyczące osiągnięcia w 50 roku neutralności klimatycznej. Michał Kaczorowski, prezes firmy Ambience, był Państwa i moim gościem w programie Rzeczy o Biznesie. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę i mam nadzieję, że ta energetyka będzie mogła się wreszcie rozwinąć, nabrać tego wiatru, nie wiem czy w żagle, ale może w skrzydła turbin. Bardzo dziękuję za rozmowę i do usłyszenia, do zobaczenia.